Barber Vintage Motorsport Muzeum. Największe muzeum motocyklowe na świecie. 1800 motocykli. Cały ten budynek jest poświęcony motocyklom. 1800 motocykli. 220 marek. Podejrzewam, że żaden człowiek na świecie z pamięci by tyle różnych marek motocykli nie był w stanie wymienić. Z 22 krajów świata motocykle. Będziemy szukać jakichś demoludów. Maje zostawiliśmy na parkingu. Klima włączona, bo tu jest ciągle ponad 30 stopni. A dziś chyba też jakieś zawody motocyklowe są. Bo tu oprócz muzeum jest też tor wyścigowy. No ale na razie idziemy zwiedzać to muzeum. Motorower Bianchi z 1950 roku. Firma już teraz nie istnieje. Natomiast tutaj mamy informację, że budowała ona motocykle od 1897 do 1967 roku. A tam u góry mamy jeszcze kilka motocykli. Bo prawdę mówiąc, oni mają tyle tych motocykli tutaj, że nie mają ich gdzie pomieścić. A tutaj jakiś model motocykla z drewna wykonany. Jest to motocykl Sealy G50 z 1972 roku, drewniana replika. 700 godzin zajęło, żeby to wystrugać z drewna, ale patrzcie, jakie piękne szczegóły. Wszystko. Jak sobie tak człowiek pomyśli, że takie szprychy z drewna trzeba sobie wystrugać jakoś. Sprężyny amortyzatorów. Kapitalna sprawa. Oprócz motocykli tu są jeszcze samochody, Lotusy głównie, ale nie tylko. I tu widzicie na displeju na samym wstępie mamy piękne 10 pojazdów. Jakiś Harley Davidson, przy wszystkich jest informacja, mamy Honda z 59, z 1912 Indiana, to będzie ten, i na dole Harleya z 1913 roku, czyli motocykle mające już 110 lat, ale popatrzcie, w jakim idealnym stanie te motocykle są. Tu w tym środkowym rzędzie jest Triumph z 64 roku, Matchless, czyli no firma mało znana, no bo o motocyklach Triumph to każdy słyszał. O motocyklach Indian i Harley Davidson też, czy Honda. Mamy tutaj też BMW K1 u góry, więc też wszyscy znają motocykle BMW, ale Matchless to chyba nie jest zbyt znana marka poza prawdziwymi entuzjastami motocykli. Matchless jest z 60 roku. Triumph TR 6R z 64 roku. I tutaj jeszcze mamy Ducati 750 z roku 72. Yamaha z 64 roku. Yamaha YDS2. I na samej górze piękny Moto Guzzi Aeron Sport z 54 roku. To jest tylko taki na smaka, bo prawdziwe muzeum się zaczyna za chwilę. Motocykl na pierwsze oko, na pierwszy rzut oka wyglądający w miarę normalnie, choć ten widać, że ten silnik ma jakiś duży. A się okazuje się, że to jest silnik Rolls-Royce'a z helikoptera. Firma nazywa się MTT, Marine Turbine Technologies. I wyprodukowała taki motocykl z silnikiem Rolls-Royce Allison 250 C18. Ten motocykl jest tu dość często pokazywany, więc pewnie na YouTube będzie można znaleźć, jakie to dźwięki wydaje i jakim ogniem zieje, ale jest to no, niezwykła konstrukcja przez to, że ktoś wpadł na szalony pomysł, żeby silnik z helikoptera wsadzić do motocykla.
nie jest to jedyny szalony pomysł, bo tu obok widzę kolejny motocykl z dziwnym silnikiem. Gwiazdowy silnik 2010 roku. Chłodzony powietrzem, siedmiocylindrowy, czterosuwowy silnik, który był marki Rotex. Silnik jest marki Rotex. 2800 pojemności i 110 koni. Kosztował nowy ponad 100 tysięcy dolarów. I no, niestety produkcja nie ruszyła mocno, bo nie było zbyt wielu chętnych do kupienia. Tak. 4 sztuki były tylko wbudowane. 1 prototyp i 3 produkcyjne motocykle. No i jeden z tych motocykli jest właśnie tutaj w tym muzeum. Tu też jest mapa ludzi, skąd byli. No z zachodniej Europy tyle, że już się szpileczki nie mieszczą. Było sporo ludzi z Rosji. Z Polski też było bardzo dużo osób. A ze Stanów Zjednoczonych, no z każdego miejsca. Troszkę by się większa mapa przydała, bo już nie ma gdzie szpileczek wbijać. Tutaj mamy piękną kolekcję Lotusów. Lotus słynął z tego, że miał Chapman, który konstruował te samochody, miał hopla na punkcie niskiej wagi samochodu. Uważał całkiem słusznie, że samochód powinien nic nie ważyć, więc im lżejszy, tym lepszy. Dlatego te auta były zrobione z fiberglasu. I tutaj jest, tu wam chciałem głównie pokazać tego czerwonego, bo to jest z Lotus typ 47, znany inaczej jako Lotus Europa. Niedawno widziałem takiego na ulicy jeżdżącego, jest na jednym z moich starych filmów, ale ja po prostu miałem resorowce takie. Pamiętam ten model z resorowców Matchbox. Natomiast tutaj widać samochód Lotus typ 14 Elite, Lotus Eli, jak on wyglądał w rzeczywistości, a na ścianie mamy ten sam samochód niepomalowany. Samo to nadwozie z fiberglasu. To jest 57 rok. Pierwsza była korweta, która zastosowała nadwozie w 53 z fiberglasu, ale korweta była normalnie na stalowej ramie, więc to nadwozie było przymocowane do metalowej konstrukcji. Natomiast Lotus jest cały z fiberglasu. Tutaj prawie, że nie ma metalu. Jest no, wzmocnienie przedniej szyby, zawiasów drzwi i jeszcze parę drobnych elementów, ale nawet tylne zawieszenie było po prostu przykręcone do tego plastiku. Chodziło o to, żeby ten samochód był lekki i ten samochód był lekki. On ważył tylko 1500 funtów, czyli no niewiele więcej od mojego Fiata. Mały Fiat ważył ile? 600 kilo, 1320, 1350 funtów. Ten ważył 1480, to jest 50 kg. Tak to powiedzmy, mały Fiat z pasażerem ważył więcej niż ten Lotus z samym kierowcą. A to jest przecież relatywnie duże auto w porównaniu do małego Fiata. Nie mówiąc już o tym, że i silnik miał dużo większy, bo miał 1200 pojemności, czyli 2 razy większy silnik niż mały Fiat. To jest Lotus, który był zbudowany przez Chapmana z tyłu domu swojej przyszłej żony na bazie przedwojennego samochodu Lotus 7, bo po wojnie było ciężko zdobyć jakiś samochód, więc przerobił stary samochód przerobił na auto do wyścigów, generalnie rzecz biorąc. I praktycznie zrobił coś w rodzaju pick-upa, bo tutaj koło zapasowe woził z tyłu tego samochodu. O, to jest pierwszy samochód, który został wyprodukowany przez Chapmana dla klienta w 52 roku. Jak rama przestrzenna Lotusa wyglądała, z cienkich rurek zrobiona, znowu, żeby to mało ważyło.
i na taką ramę się nakładało takie nadwozie jak to, które jest na ścianie. I w ten sposób można było wygrywać wyścigi. Lotus Climax, 1000 pojemności, 100 koni, ale ważył poniżej 550 kg waży. 1200 funtów. I tak się wygrywało wyścigi. Nie musiała być duża moc. Ważne, że była mała waga. Tu kolejny przykład, jak się budowało lekki samochód. Nadwozie z cienkiego aluminium. Rama z cienkich rurek stalowych. Rama ważyła 50 funtów czy kilogramów. Niech ja to sprawdzę. Bo aż 50 funtów. 22 kg ważyła rama, 23 kg. Buda ważyła 38 funtów, czyli 17 kg. Więc to był naprawdę miał hopla na punkcie wagi. To każdy gram tutaj się walczyło, żeby pojazd był jak najlżejszy. Tutaj wyścigówki Lotusa. Tu wyścigowy samochód bazujący na Lotusie 7. Lotus 7 jest chyba aktualnie takim najbardziej znanym samochodem, bo dalej jest produkowany, już nie przez Lotusa, ale chyba dalej jest Lotus 7 dostępny. John Player Special. Tu mamy Formuły 1 samochody, a w międzyczasie jest jeszcze motocykl Puch z 70 roku, 125 cm, też pięknie odrestaurowany. Dlaczego ten motocykl jest tu wśród tych samochodów Lotus? Bo to jest motocykl, który pan Chapman posiadał, jego własny motocykl. Tu jest nawet zdjęcie, jak siedzi na tym motocyklu. Jest podane, że w czasie wielu wyścigów on się poruszał tam po padoku na tym motocyklu. Jeden tylko z dwóch wyprodukowanych Lotusów typ 63 w Formule 1 z napędem na cztery koła. Możecie zobaczyć, że ma tutaj półośki w przednich kołach i ma szerokie przednie koła. No, pomysł był zarzucony, bo auto było cięższe i skomplikowane w produkcji. Tarcze w środku nawet ma jakieś otworki, żeby się mieściły w nadwozie. Ale sam pomysł był dobry. Auto z napędem na cztery koła powinno być szybsze. 69 rok. Prawdopodobnie gdyby zaczął odnosić sukcesy, to natychmiast by regulamin zmienili, zabraniając, pewnie w tej chwili jest zabronione używanie aut z napędem na cztery koła w Formule 1. Ale to jest auto w F1 z napędem na cztery koła. Tutaj z 80 roku Lotus typ 81. Ten chyba wymalowany w John Player Special. To były papierosy, cygarety reklamowali. Też takie były czarne pudełka ze złotym napisem John Player Special. Paliło się takie cygarety, paliło, tylko nie mówcie mamie. Nie mówcie mojej mamie, że paliłem takie papierosy. Silnik V6 Turbo, 84 rok. Camel też, no bo wiadomo, że Formuła 1 była finansowana w znacznej mierze przez producentów papierosów. Patrzcie, ile tam jest motocykli. To nawet się nie da wszystkich obejrzeć. I na dole. Kiedy my to zdążymy zobaczyć? Uciekajmy z tych samochodów. Idźmy oglądać te motocykle, bo przecież dzień się skończy, a my ani pół tego muzeum nie obejdziemy. Popatrzcie, co tam się dzieje. Tam na dole mamy ileś rzeczy. I potem mamy kilka poziomów
Tu jest 7 poziomów w sumie, takie piętra i pół piętra, weźmy 3 pełne piętra i basement i piwniczka, gdzie możemy podziwiać te motocykle. Niektórych nie można nawet z bliska zobaczyć, bo po prostu się nie mieszczą. Niektóre są poukładane pod sufitem, tak jak te Ducati tutaj. MV Augusta Triumph. No, popatrzcie na te wszystkie motocykle tu, na te półeczki. Jest niesamowite to muzeum. Tu mamy dwa Harley'e. Jeden z 56 roku o pojemności 900 cm. Tu 52, 750. A tam mamy Chevroleta Impala z 58 roku. Też jak był takie wariactwo, jeśli chodzi o Chevy 5567. Nikt nie chciał tych 58 już. To nie były popularne. Niestety się to skończyło. A trzeba było kupić wtedy takiego Chevroleta. Jak były niedrogie, no bo teraz taki w wersji cabrio to już są poważne pieniądze, żeby taki samochód kupić. Motocykl, czy wręcz motorower Simplex 55 roku. Ciekawostką tutaj jest napęd tego motocykla, bo od silnika idzie pasek, który napędza jakąś tu przekładnię i tam z tyłu jest drugi paseczek i tu jak się wsadzi rękę, to jak to jest napędzane? Tam jest jakaś albo przekładnia, albo rolka dociskowa i w ten sposób to naciska na koło i napędza ten pojazd. A tu mamy Rolls-Royce'a, którego właścicielem byli Beatlesi, czy też Bentleya, to jest Bentley. To jest Bentley, nie Rolls-Royce, no ale same difference, inna chłodnica. Motocykl z bocznym wózkiem z 1914 roku marki Kleino. Boczny wózek z wikliny, żeby był lekki, bo motocykl miał 5 do 6 koni mechanicznych. Więc żeby uciągnąć boczny wózek, no to trzeba go było skonstruować jak najbardziej lekkiego. Karbidowe lampy, czyli one to tak raczej się żarzyły tylko niż oświetlały. A tutaj mamy jakiś motor na niemieckich numerach z przyczepką, ale też jakaś mało znana marka. A nie, to Pannonia. Panie, to je Pannonia. To czemu on ma niemieckie numery, a nie węgierskie? Motocykl budowany na Węgrzech za żelazną kurtyną. 250. Ponad 100 km na godzinę osiąga. No to mamy pierwszy motor z demoludów. Pannonie były dość popularne w Polsce. Co prawda nie pamiętam z wózkami bocznymi tak ładnie pomalowanych, ale takie zwykłe czarne czy bordowe Pannonie to jeździły 250. A tu kolejny motocykl, który ma ponad 100 lat. Firmy James z 1913 roku. Miał 600 cm pojemności i 4 konie mechaniczne. Przyczepka, boczny wózek miała drzwiczki na zawiasy. Mnie w tym muzeum najbardziej zdumiewa to, w jakim stanie te motocykle są, jak pięknie są odrestaurowane, wyczyszczone. Nawet ścieranie kurzu z tych motocykli to jest niesamowita praca. AC Aceca z 59 roku. Aluminiowe nadwozie na stalowej ramie. AC firma to jest ta, która Cobra produkowała. Znaczy Cobra to już był wynalazek amerykański. Po wsadzeniu jej silnika V8.
ten oryginalny AC miał 2-litrowy silnik z wałkiem rozrządu w głowicy, 6 cylindrów rzędowy silnik, tylko 48 wyprodukowali. I tutaj MG z 59 roku. A tu Ferrari Dino z 72 roku, 246 GT. 200 koni miał V6 silnik. No ale ważył tylko niewiele ponad tonę, 1100 kg. Nie, to nie były jakieś rewelacyjne osiągi. Kolejna ściana motocyklowa. Zaraz popatrzamy, co tutaj jest. Z tej strony mamy Ducati z 60 roku, MV Augusta z 57 i Caproni z 54 roku. Ducati na dole, Augusta w środku, Caproni jest u góry. Kawałeczek dalej mamy też MV Augusta u góry z roku 56, 125. W środku jest Ducati Mechanica 85 Sport. Ma tylko 85 cm pojemności, czyli to prawie że motorower. A na dole Ducati to już 125. Ducati się nam zawsze kojarzy, zresztą tak samo jak MV Augusta, z jakimiś superbajkami, ale jak widać produkowali też takie motocykle dla ludzi. Bardzo fajny szczególik jest tutaj, pompka, żeby se koło napompować jak w rowerze. A tutaj mamy Moto Guzzi 59 rok, to ten czerwony na dole, z 54 roku Motobi 200. Motobi, nie mam pojęcia, co to za firma. I u samej góry jest Negrini, też zupełnie mi nieznana firma, o pojemności 49. Czyli to u góry to jest motorower, są włoskie firmy. Moto Guzzi u góry z 54 roku. Moto Parilla z 62, 125. I Parilla z 60 roku, która miała pojemność 175 cm. A z tej strony szafki mamy MV Augusta 150 z 58, Parille z 59 roku. Ja pamiętam to, jak takie motocykle w motorach opisywali, jak byłem dzieckiem. A tam u góry trójząb na dachu z 58 roku Maserati. Maserati 125 cm. No patrzcie. I to była kopia niemieckiego DKW motocykla. BSA i Harley Davidson też produkowali kopię tego motocykla. Taki dobry motor dekawka robiła, że musieli go wszyscy. Maserati go skopiował i skopiowali go Harley Davidson i BSA. Kto by przypuszczał? Velocette Special, angielski motocykl, który był miał z 54 roku ramę, ale silnik z 1940 roku. Tutaj, tamto zobaczymy później, natomiast tutaj mamy kolejny motocykl marki Maserati z 56 roku, Maserati 164 Lusso, 7,5 konia mechanicznego. Myśleliście, że kiedyś zobaczycie Maserati, który ma 7,5 konia? MV Augusta Cecca 124.
125 Augusti. Tutaj z 1960 roku. Pointer Senior. Pointer Senior. No. Kolejna firma, o której nawet nie słyszałem. Japoński motocykl. Motocykl z 60 roku, motor japoński. 125. I Moto Guzzi o pojemności 73 cm sześciennych. Z 56 roku. To jest BSA, to jest piękny motocykl. Z 1955 roku Vincent Black Knight. Czarny rycerz. Vincent to jest niesamowita firma. Ileś tam rekordów prędkości pobił. Teraz niektóre motocykle Vincent osiągają ceny, no, grubo ponad 100 tysięcy dolarów na aukcję. Nie wiem, jak ten jest cenny, ale w ogóle Vincent to jest, no, firma z niesamowitą historią. Ten miał 45 koni z pojemności 1000 cm V, dwucylindrowy V silnik. A tu jakiś Moto Guzzi znowu dla mas. Scrambler America z 67 roku. 123 cm pojemności. Bianchi z 57 roku, 175. A tutaj Gilera. Gilera Rossa z 57 roku. Mój rówieśnik. 9 koni z pojemności 175. Tu ciekawie zabudowany motocykl, też 57 rok. Ale do niego jeszcze dojdziemy, idąc tu dookoła. MV Augusta 125 z 60 roku. Z tej strony mamy motocykl marki Meguro Junior 250, japoński motocykl. Znowu japoński motocykl z 58 roku. Ten już ma jakiś potężny silnik V, w układzie V, ale marka Rikuo, 58 rok, to też japońska marka. Myślę, że to już było wzorowane na jakichś Harley'ach. No tak, jest to w 29 roku Harley sprzedał prawa i narzędzia firmie Rikuo, żeby kasę otrzymać, bo był kryzys, pieniądzów nie było. I ten motocykl jest kopią w pewnym sensie dokładną Harley'a RL z 30 roku. W czasie II wojny światowej 18 tysięcy tych motocykli dla japońskiej armii zostało wyprodukowanych. Teraz są bardzo rzadkie. Możliwe, że jest tylko jeden drugi taki w Stanach Zjednoczonych. A sama nazwa Rikuo oznacza King of the Road. A tu coś lżejszego. Gdzie on ma cylinder? Ktoś mu ukradł cylinder. Aha, leżący cylinder frontem do klienta. Czy to też japońskie dzieło? Nie, to niemiecki. To wymyśliły Niemcy. 100 cm pojemności. 48 rok. Firma się Imme nazywała. Imme też nigdy nie słyszałem. To August żeśmy chyba już oglądali. Tutaj mamy pięknego Harley'a z 57 roku.
tutaj Indian. Indian, który takie piękne motocykle robił. Taką motorynkę też wymyślili. 100 cm pojemności, 40 km na godzinę, 54 rok. Tu do tego obiecałem, że wrócimy. Aermacchi Chimera 175, włoski motocykl z 57 roku. No, w 57 musiał się piękny wydawać.